zawsze jest taki bardziej motywujący. Zdecydowanie trudniejsza formuła niż rok temu, jednakże myślę, że lepiej sprawdzająca praktyczną wiedzę, umiejętności i zastosowanie jej. Zaskakująco trudne, nie wiedziałem w sumie czego się spodziewać na teście. Dobrze. Ciekawe było. Generalnie pytania, można było się spodziewać takich rzeczy, więc... Chciałam do końca tego się spodziewać, a więc z jednej strony zaskoczyło, a w tym sensie jakby nie zaskoczyło. Bardzo się cieszę z tej okazji, z tej okoliczności, że spotkamy się dzisiaj tutaj przy okazji finału Olimpiady Statystycznej. Ta moja radość wynika z wielu powodów. Państwo pamiętają, naszym takim pierwotnym celem przy organizacji Olimpiady było organizowanie jej w cyklu dwuletnim. Już po pierwszej edycji szybko zdecydowaliśmy o tym, żeby jednak Olimpiada była organizowana w cyklu corocznym, widząc jej duży sukces, zasięg i potencjalne oddziaływanie. Bardzo się cieszę z wielu względów. To nie jest prosta Olimpiada dla naszych uczniów startujących. Było przeszło 3000 w całym kraju. Dzisiaj spotkamy się w tej wąskiej grupie 30 ścisłych finalistów. Poziom tej olimpiady, rosnący jej prestiż, bo o ile rok temu był debiut, bardzo skądinąd udany debiut jak na taką olimpiadę ogólnopolską, to w tym roku jeszcze widać jeszcze jeden poziom wyżej przeskocza ta olimpiada. Myślę, że już możemy śmiało usytuować wśród największych olimpiad o takiej tematyce ekonomiczno związanych z przedsiębiorczością interdyscyplinarnych, więc życzę organizatorom, żeby podtrzymywali swoją dobrą pasę, żeby pytania były jeszcze może trudniejsze, tylko może troszkę więcej czasu, bo porównamy tą olimpiadę troszkę do takiego maratonu. To dla mnie wielkie zaskoczenie, dlatego że nie spodziewałem się kompletnie tego wyniku.
No i tam tylko gratulować. Tak, bardzo dziękuję. Odczucia, no tak jak powiedziałem, bardzo pozytywne. Olimpiada świetnie zorganizowana. Pytania konkretne, bez żadnych możliwości pomyłek, tak naprawdę jednoznaczne. Także olimpiada super. Polecam serdecznie.